Kochani siostry i bracia, najpierw serdecznie Bóg zapłać za to, że jesteście dzisiaj znowu na tej wspólnej modlitwie za ojczyznę. Bóg zapłać najpierw na ręce księdza Jana, gospodarza tego miejsca, za to, że możemy w tej pięknej świątyni się gromadzić. Bóg zapłać stowarzyszeniu Solidarni 2010, które zawsze stara się o to, aby nas zaprosić do uczestnictwa w tej wspólnej modlitwie. Bóg zapłać wspaniałemu chórowi, który dzisiaj uświetnia naszą uroczystość, i wszystkim wam, siostry i bracia, którzy zechcieliście dzisiaj przybyć na to spotkanie. Święty Mateusz, patron dzisiejszego dnia, jest dla nas przykładem, aby zostawić wszystko i zdać się na Jezusa. To jest wielka sztuka. Mateusz poszedł konsekwentnie za Chrystusem, aż po męczeńską śmierć. Nie pozwolił sobie na kompromisy i nie poddał się lękowi i różnym koniunkturalnym rozwiązaniom, które wprawdzie mogły ocalić jego głowę, ale przyćmić głoszoną prawdę. Cena wierności prawdzie jest niekiedy wysoka, ale ostatecznie to jest zwycięstwo. Zwycięstwo, które odnosi się w tym, który o sobie powiedział: to ja jestem drogą i prawdą i życiem. On jest naszą gwarancją, że wierność prawdzie prowadzi do zwycięstwa. I to zarówno tej prawdzie przez wielką literę P, którą jest On sam, którą jest wierność Jego przykazaniu, którą jest wierność Jemu samemu, jak i tej prawdzie, która realizowana na co dzień ma prowadzić do prawdziwej wolności. Chrystus, prawda was wyzwoli. Jak bardzo potrzeba nam wierności prawdzie w naszych czasach. Wielką pokusą naszych czasów są różnego rodzaju półprawdy, manipulacje albo zafałszowania, które przedstawia się zamiast prawdy. Bardzo często ci, którzy posługują się kłamstwem, półprawdą i manipulacją, robią to z lęku, ponieważ boją się prawdy. Albo dla wygodnictwa, bo chcą uniknąć pogodliwych pytań. Albo dla zachowania rzekomego spokoju, który miałby być najlepszym rozwiązaniem. Przypominam sobie ojciec dyrektor, z którym miałem szczęście współpracować przez wiele lat. Często powtarzam takie powiedzenie, że największy spokój jest na cmentarzu. Dlatego mówią: zostawcie już ten temat Smoleński. Przestańcie grzebać na cmentarzu. Zajmijcie się czym innym. A oto codziennie otrzymujemy nowe informacje, które nie pozwalają nam milczeć. Gdy na przykład słyszymy znowu o tak zwanych, w cudzysłowie, pomyłkach dotyczących pochówku ofiar, w końcu szlachetnych i zasłużonych osób, które wiernie służyły ojczyźnie, które zginęły w katastrofie, to nie sposób o tym milczeć. Nie chcemy podejrzewać swojej wojny, ale przypomina to czasy stalinizmu, gdy nasi bohaterowie byli chowani w nieznanym miejscu i do dziś nie znamy miejsca ich pochówku. Dobrze przemówił do nas ten w ostatnich dniach przykład świętej pamięci pani Anny Walentynowicz i jej ekshumacji. Jeśli potwierdzi się informacja, że w jej grobie spoczywała inna osoba, to dyskwalifikuje absolutnie tych, którzy
którzy zapewniali nas o rzekomej staranności, jaką odznaczały się polskie i rosyjskie służby po katastrofie. Już słyszeliśmy o przekopaniu ziemi do długości 1 metra, co okazało się zupełną nieprawdą. Nieprawdą była też obecność polskich patomorfologów podczas sekcji zwłok. A jakie media poinformowały o podobnym fakcie, prawdopodobnym fakcie zamiany zwłok? I choćby tym epizodzie zaginięcia papieskiego różańca. W głównych wydaniach wiadomości nawet o tym się nie zająknięto, nie wspomniano. Dlaczego nie mówi się prawdy? Co jeszcze próbuje się ukryć przed narodem? Inna rzecz, że uwłaczającym godności zmarłego jest to, że nie sprawdzono, czy działa na przykład tomograf w Bydgoszczy. Włożono ekshumowane ciała w całej Polsce, przywożąc je także tutaj do Krakowa. A potem jeszcze okazało się, że bliżej zabrano. Czy to tylko niedbałość? Czy też chodzi o coś więcej? Komu zależy na tym, żeby do końca pokazać pogardę niewygodnym politycznie ludziom? Wolne media. W sobotę 29 września znowu zgromadziły się w Warszawie, aby walczyć o miejsce w eterze dla telewizji Trwa, ale jest to walka o w ogóle wolne media w Polsce pod hasłem obudź się Polsko. Obudź się Polsko. Znów słyszymy głosy próbujące nas zniechęcić, wyśmiać, wyperswadować. Ale my wiemy, że bez wolnych mediów, niezależnych od tych, którzy chcieliby prawdę koncesjonować, nie będziemy suwerenni. Nie będziemy wolni. Dziś w Polsce widzimy, jak bardzo znów musimy walczyć o prawdę, o wolność słowa. W stanie wojennym, pamiętam, byłem w Lublinie. Pan profesor pewnie potwierdzi to. Na budynku katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego widniał taki wielki transparent. Telewizja kłamie, prasa kłamie. Dzisiaj chyba byłoby wskazane znowu wyciągnąć gdzieś z szuflady ten sam transparent i wywiesić na budynku. Bo znowu bardzo często jesteśmy świadkami półprawd, manipulacji, a nawet kłamstwa w mediach, które podaje się nam jako prawdę. Afera za aferą, skandal za skandalem, a słupki w sondażach rosną. Potwierdza się zasada, że kto ma media, ten ma władzę. Wszystko może usprawiedliwić, wszystko ludziom wmówić, a ci bardzo często wolą słyszeć słodkie kłamstwa niż gorzką prawdę. Wielu woli żyć w iluzji. I nawet gdy łamie się im cynicznie w oczy, przyjmują to za dobrą monetę. Dzisiaj po raz kolejny, po dzisiejszej przyświętej, wysłuchamy dzięki staraniom naszego wspaniałego mistrza Wincentego. Dziękujemy za to. Wysłuchamy kolejnych słów Ojca Świętego wypowiadanych w ciemnym czasie stanu wojennego w Watykanie podczas audiencji ogólnych, gdy modlił się do królowej Polski za Polskę. Zauważcie, jak wiele z tych słów nie straciło swojej aktualności. Jak choćby właśnie w tym kontekście, który dzisiaj rozważamy, walki o prawdę, walki o godność, walki o samostanowienie, o prawa, należne prawa narodu, między innymi to prawo do wolności słowa. Aktualne są słowa Jana Pawła II. Pozwolę sobie zacytować te z 19 maja 1982 roku. Naród jest wielką wspólnotą. Wspólnotą ludzi, pokoleń, wspólnotą kultury, języka, dziejów. Naród ma swoją własną podmiotowość.
nie może się prawidłowo rozwijać, gdy jest pozbawiony tych praw, które warunkują jego pełną podmiotowość. I państwo nie może być mocne siłą żadnej przemocy. Może być mocne tylko siłą pełnej podmiotowości narodu. Dlaczego nie przewraca się tej podmiotowości, która jest jego prawem? Dlaczego dokonuje się alienacji państwa, budując na przemocy? Dlaczego odbiera się państwu tę jedyną dojrzałą siłę, którą jest pełna podmiotowość narodu? Koniec cytatu. Pełna podmiotowość narodu to także wolne media, to także wolność słowa, o którą walczymy i która jest także naszym prawem. Siostry i bracia, dzisiejsze nasze spotkanie i te sytuacje, które sobie uświadamiamy, te różne informacje, które do nas docierają, uświadamia nam, jak bardzo Ojczyzna potrzebuje tej naszej wspólnej modlitwy, jak bardzo winniśmy naszej Ojczyźnie tę posługę naszej modlitwy, modlitwy wspólnotowej, którą chociażby tu co miesiąc przeżywamy. Módlmy się o prawdziwą wolność, o prawdziwą prawdę, o zwycięstwo, także prawdę w naszej Ojczyźnie, o zwycięstwo dobra i o to, aby w naszej Ojczyźnie były zapewnione te prawa, należne prawa narodowi, o które upominał się także błogosławiony sługa Boży, błogosławiony Jan Paweł II.